żeby założyć w dobrym momencie dziurę. Pierwszy aspekt jest taki, że jeżeli zaczynasz od zera i chcesz zacząć zakładać dziury na 100%, musisz poprawić szybkość. Szybkość to jest klucz do sukcesu. Jeżeli pójdziesz na boisko i zaczniesz, nie wiem, grać, nie wiem, tak byle jak grać i przypadkowo kopniesz komuś o tak dziurę, dla mnie to nic nie jest miłego dla oka. Jeżeli chcesz naprawdę stylowo założyć dziurę, proszę cię, obejrzyj odcinek pierwszy, drugi i trzeci. W tych odcinkach dokładnie omawiam, jak poprawić szybkość. W drugim aspekcie refleksu będziemy próbować, jeżeli zaczynasz kompletnie od zera, jeżeli zaczynasz z dziurami dopiero, proszę cię, nie trenuj z profesjonalistami, że tak powiem. To nic ci nie pomoże, to bardziej zdołuje cię, ale też wzmocni twoje nogi. To jest prawda, że nie przejdzie piłka pomiędzy nogami, o to mi chodzi, że cię wzmocni. Ale kiedy ja zaczynałem właśnie przygodę z paną, trenowałem na dzieciach, dokładnie na dzieciach. Chodziłem na różne placyki, takie jak na przykład to. Hopa. I jeżeli było mnóstwo dzieci, to po prostu brałem piłkę i pytałem się ich, czy chcą ze mną zagrać na dziury. Przeważnie każdy się zgadza, nie wiem jak w Polsce jest, bo u nas w Belgii jest to tak bardzo popularne, że każdy, jeżeli słyszy słowo pana, to od razu bam i gramy, i gramy, i gramy. I tak przez jakąś godzinę z jedną osobą, później się zleci druga, trzecia, cała grupka i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwszy aspekt był taki, że trenujemy szybkość z odcinka pierwszego, drugiego, trzeciego. Jeżeli nauczymy się tych trików płynnie wykonywać, i szybko, jeżeli myślicie, że szybko już potraficie to wykonywać, to przechodzimy do dzieci. Idziemy na placyk, bierzemy piłkę i pytamy po prostu byle jaką randomową osobę. Musimy być otwarci, podchodzimy i się pytamy: sześć, chcesz zagrać na dziury? Chodź na 5 minut, przynajmniej na 5 minut. Nie musi być to godzina albo coś. Spytajcie się i się sprawdźcie, sprawdźcie się tak. I jeszcze jedna sprawa, jeżeli ktoś ci odpowie: nie, spadaj, nie chcę z tobą grać. Mi 1000 razy tak powiedziano kiedyś. Teraz, jeżeli powiem komuś: chodź pograć na boisko, albo coś w tym stylu, po prostu wiecie, o co mi chodzi. Trzeci aspekt jest taki, żeby trenować, moim zdaniem, to jest moje zdanie, żeby trenować na ziemi. Nie na trawie albo na sztucznej murawie, bo tam się bardziej ślizga piłka. No i będziecie musieli więcej latać za nią. A tutaj mamy większy grip i można szybciej zasuwać nogami. A kolejna i ostatnia rzecz, gdzie się nauczyłem grać i zakładać pany, takie dokładne, dokładne, pokażę wam w tym miejscu. Dobra, jesteśmy właśnie w tym miejscu. Czekaj, wezmę tylko moje Gucci slippers stąd, wyrzucę. Okej. Jesteśmy w moim pokoju. Tak, jesteśmy w pokoju. Zapewne nie przypuszczaliście, że tutaj właśnie w swoim pokoju możecie się nauczyć zakładać dziury. A stoimy przed krzesłem właśnie. Dlaczego przed krzesłem? Wezmę to krzesło i położę je na ogródku w tamtym miejscu, bo w pokoju mam bardzo mało miejsca, więc zademonstruję to na ogródku. Dlaczego krzesło jest idealnym naszym przeciwnikiem? Ma 4 nogi. Ale nasz przeciwnik ma 2, więc załóżmy, że to są jego 2 nogi i stoi normalnie tak. Więc tu możemy wkładać dziurę. Proste i logiczne. Dajmy na to, że jedną nogą wychodzi, bo chce zabrać piłkę nam, a my chcemy mu dziurę założyć, to bierzemy nogę lewą tamtą i tą nogę. I zakładamy dziurę albo tędy, albo środkiem. Proste i logiczne. Dlatego ja sam uczyłem się pierwsze triki, czyli jak założyć dziurę na samym głupim krześle. Jeżeli nie masz krzesła, wyślij mi wiadomość, a wyślę ci jedno. Naprawdę, nie potrzebujemy bardzo dużo miejsca. Potrzebujemy, patrzcie, ile ja mam miejsca. Tutaj może są, ile, 4 metry kwadratowe? Nie wiem, mniej więcej, no sami widzicie, że mało. Ruch z odcinka trzeciego, ten ostatni ruch, czyli ten taki szybki, cyk, cyk. Można go wykonać na krześle. Jak? Jak? Jeżeli jesteśmy prawonożni, zaczynamy kopać lewą nogą na prawą stronę, czyli tak, a później prawą nogą, kiedy piłka znajdzie się w odpowiednim miejscu,
będziemy kopać ją w tą dziurę. Będzie to tak wyglądało. Ja sam w moim krześle mam taką jakoś małą przeszkodę, tą małą belkę. Zapewne wasze krzesła nie mają tej belki, więc na luzie będziecie mogli siać tędy pany, jak w prawdziwym życiu, czyli z prawdziwym przeciwnikiem. Dobra, mam nadzieję, że wam pomogłem. Mam nadzieję także, że dostosujecie się do tych moich regułek, bo chcę wam tylko pomóc. Jak sami wiecie, nie chcę dla was źle. Chcę, żebyście krok po kroku dążyli do dziury. Do założenia mi dziury. Szczerze mówiąc, jak robię poradniki dla was, to tak samo jakbym prosił was, żebyście mi założyli dziurę, ale żebym ja specjalnie nie otwierał nóg. Wiecie, o co mi chodzi? Prawie zapomniałbym o tym powiedzieć. W grudniu i początek stycznia będę w Polsce i mam nadzieję, że jak przyjadę do właśnie twojego miasta, mam nadzieję, że wyzwiesz mnie na pojedynek i pokażesz, na co cię stać. Dobra, to byłoby na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłem i widzimy się następnym razem. Cześć! Shakey, 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 shakey.